Witamy serdecznie na spotkaniu z panem Wojciechem Chmielarzem, jednym z ostatnio chyba najbardziej popularnych pisarzy kryminałów. Pierwszy odcinek Żmijowiska już miał premierę w telewizji, kolejne książki się tworzą, także się dzieje. Poprowadzi to spotkanie dla nas pani Małgorzata Stawin. I nie przedłużam, zapraszam do wysłuchania. Dobrze, ja chciałem... Tak, słychać mnie? Tak. Dobrze. No ja chciałem państwa powitać, bardzo mi miło, że państwo postanowili ze mną spędzić ten... To dzisiaj jest czwartek. Dzisiaj jest czwartkowy wieczór. Przepraszam, już nie ogarniam, który jest dzień do końca. Tyle się dzieje. Więc miło mi, że państwo ze mną postanowili spędzić ten czwartkowy wieczór. Mam nadzieję, że wyjdziecie stąd zadowoleni. No i jestem do państwa dyspozycji w takim razie. Przez najbliższy czas. Dziękuję również za przybycie do naszego pięknego miasta. Czy był pan już na Paszczyciku Szczecińskim? Jest coś takiego jak Paszczycik Szczecińskim. To jest duże niedopatrzenie. Ogromne. Paszczycik Szczeciński mieści się nawet na tej samej ulicy, co ta biblioteka, więc polecam odwiedzenie, jeśli nie dzisiaj, to w przyszłości. To jest rzeczywiście wenemet nasz. Co to jest Paszczycik Szczeciński? To jest taka potrawa, która... To takie ciasto drożdżowe, tak? Jak rolata. A w środku nadziewane niespodziewane. Taki pączek na wytrawie. Pączek na wytrawie. Może być mięsny. Tak, w dodatku... Brzmi dziwnie. W dodatku miejsce, w które mieści się tutaj ta siedziba, to w zasadzie może być również jakąś inspiracją do prozy. Przyda się do prozy, polecam. Można odwiedzić. Taki w zasadzie jeszcze mocny PRL. Jest klimatyczne miejsce, tak, na przyszłość. Polecam. Nie, no dobrze, bo to w ogóle dużo tłumaczy, bo chyba jest jakieś coś na dworcu, tak? PKP jest coś, co sprzedaje pasztecik. Jest. Też się zastanawiałem, dlaczego akurat tutaj są sprzedają pasztety, bo to jest taki, nie widziałem tego żadnego w Polsce. I to dużo czerwone, tłumaczy, się wszystko układa. Okej. Okay. Więc tak, takie podróże mogą być takim właśnie też jakimś antropologicznym zgadza się. Mnie najbardziej ciekawi, że ja tutaj jestem u państwa w Szczecinie po raz trzeci albo czwarty. I bez paszczecika. Po raz pierwszy usłyszałem o paszczeciku. Ale to jest oburzone. To jest jakiś skarb lokalny, który jest ukrywany co do tych. Tak, ja jak do mnie ktoś przyjeżdża, zawsze prowadzę do Paszczycika, więc no, dużego zobaczymy, naprawdę. Już tak. Dobrze, może zamykając temat kulinarny. I wracając, tak, zrobię trochę do szczegółu. Ja co prawda zostawiałam kartkę z pytaniami w pracy, więc bardzo prosiłam o wspomaganie przez publiczność, w razie czego. Zachęcam, dyskusja otwarta. Dobrze, może zacznijmy tak. Jest, tak jak już pan mówił, czwartkowy wieczór, listopad. Przyszli ludzie, którzy czytają książki. No, przy takim czytelnictwie, które mamy w Polsce, to się wydaje trochę ewenementem. Więc ja mam takie pytanie, jak to się stało, że postanowił pan w ogóle zająć się pisaniem książek? Bo to tak chyba nie dla słabej pieniędzy w naszych czasach. Nie, dobrze, postanowiłem zostać tym się zająć, tak? Jak to się stało? Jak to się stało? Tutaj nie ma dobrej odpowiedzi tak naprawdę, bo ja po prostu od kiedy pamiętam zawsze tworzyłem jakieś historie, zawsze coś pisałem. Tak? I tak jak inni, nie wiem, tam malują modele, czy robią jakieś, nie wiem, chodzą po lecie z wykrywaczami metalu, tak? I tak spędzają wolny czas, to ja spędzałem wolny czas. Tworząc kolejne historie i kolejne opowieści, tak? I w końcu to się zrobiło na tyle poważne, postanowiłem sprawdzić, czy nie da się z tym zrobić coś sensownego, czy nie da się go jakoś wydać. Okazało się, że się nie da. Więc potem spisałem jeszcze parę kolejnych lat, tak żeby osiągnąć taki poziom, żeby coś się już w końcu dało. A że nie dla sławy i pieniędzy... Właśnie nie do końca tak jest. Znaczy, z tej sławy to faktycznie... Znaczy powiem państwu tak, znaczy tutaj jak tak policzyłem jest około 30 osób, tak patrząc na sali lekko. Podejrzewam, że... To głupio zabrzmi teraz, ale już powiedziałem. Przepraszam, jestem zmęczony po 7-godzinnej podróży do państwa przez Rzepin, więc... ale dobrze, więc podejrzewam, że inteligentnej, bo to chciałem powiedzieć. Państwo przyszli mnie posłuchać, tak? Przez najbliższe godzinę, półtorej, dwie, tak? To jest w ogóle jakimś takim chyba rodzajem jednak sławy, to takiej dobrej sławy, bo to są same plusy.
Czyli że się można spotkać z ciekawymi ludźmi i ci ludzie chcą się ze mną spotykać, a równocześnie nikt mnie nie zaczepia na ulicy, no? I nie robi dziwnych rzeczy. Nie, bo ja pamiętam, co to jest sława w Polsce, w ogóle jakoś bardzo mi dało do myślenia i rok temu? Ponad rok temu. Się mylą daty. Ale w każdym razie w lipcu jest taki cykl we Wrocławiu Zakazane Lektury, gdzie się omawia, czy przychodzą goście, rozmawiają o jakichś książkach, które wypadły z tej listy lektur, które jest teraz w szkole, a potem w ramach tego spotkania jakiś znany aktor czyta fragment tej lektury, tak? I ja, ponieważ to nie jest jakąś wielką tajemnicą, jestem po prostu zafascynowany na wielu poziomach, ja mam tam ciemności. Więc prosiłem się jako gość na prelekcję poświęconą tejże pozycji. Mądrzyłem się tam razem z Magdą Heider, która była tłumaczką właśnie tego dzieła Konrada w takiej najnowszej edycji, którą wydał Znak. No i jako aktor, który to Jądro Ciemności tam czytał, był Robert Więckiewicz. Więc do czego dążę? Właśnie zmierzam do puenty. Po tym całym wydarzeniu poszliśmy razem z organizatorami, z Robertem Więckiewiczem, Martą Heidel na obiad, czy kolację, więc sobie usiedliśmy w jakiejś restauracji, zjedliśmy coś, pan Robert Więckiewicz powiedział, że on teraz mu przeprasza, ale musi już wracać, bo musi się kłaść spać, bo jutro gdzieś tam jedzie ważne miejsce. Pożegnał się z nami, wychodzi i w tym momencie stoliku obok staje dwóch facetów, mówią: przepraszam panie Robercie, a oni, ci dwaj faceci siedzieli z jakimiś swoimi dziewczynami czy żonami. Mówią: przepraszam, że możemy sobie z panem zrobić zdjęcie. No widać było, że kurczę temu Więckiewiczowi nie za bardzo się chciało, tak właśnie robił tak, ale no dobra, ten to pozwolił sobie zrobić sobie z nimi zdjęcie. Ci faceci wrócili do stolika, ponieważ siedzieli koło nas, to słyszałem, jak ich dziewczyny mówiły: fajnie, fajnie, ale ty, kto to był? Taki rodzaj chyba sławy, kurczę, znaczy to jest ten zły rodzaj sławy, nie? Że kurczę, ktoś się cały czas zaczepia, prosi o zdjęcie, a nie wie nawet, kim jesteś. Więc mi to nie grozi. No. A przychodząc do ciekawszych tematów, to wbrew pozorom w literaturze jednak pieniądze też w Polsce są. To nie są łatwe pieniądze, to nie są jakieś gigantyczne pieniądze, ale one są. Ja mam tą przyjemność i tą satysfakcję, że od kilku lat jestem zawodowym pisarzem i tylko i wyłącznie z tego żyję. I na tym zarabiam pieniądze. Więc nie jest to mi... Znaczy, teraz się głupio czuję, tak? Bo cały czas na takich spotkaniach, jak jestem, to opowiadam, jak jest czytelnictwem źle, a teraz muszę państwu powiedzieć, bo taka jest logiczna puenta tego, co mówię, to jednak z tym czytelnictwem w Polsce nie jest aż tak źle chyba. To dobrze, to czemu głupio? To bardzo dobrze. Nie, znaczy, bo z jednej strony, znaczy, no właśnie, bo z jednej strony... Znaczy w ogóle to jest idiotyczna sytuacja, tak? Że jeśli się o czytelnictwie z kimś rozmawia, tak, i narzeka, jakie jest się niskie, to najczęściej się rozmawia z ludźmi, którzy czytają, tak? Więc trochę to nie z państwem rozmowa, że tak powiem. Nie, bo tutaj podejrzewam, państwo są w większości czytacie więcej niż 5 tytułów rocznie. A bodajże od 5 tytułów rocznie w tych statystykach Biblioteki Narodowej się robi takie zaawansowane czytelnictwo, wręcz nałogowe czytelnictwo, jakoś chyba tak nazywają. Więc tutaj podejrzewam, państwo znacząco zawyżacie te wszystkie statystyki. Natomiast no faktycznie jest tak, że 38% Polaków, tak, w badaniach Biblioteki Narodowej przeczytało w minionych 12 miesiącach jedną książkę. Tak, i to nie musi być literatura, to może być poradnik, to może być cokolwiek, tak, co ma formę książki w rozmaitych jej formach. Z czego wynika, że 62% ludzi w Polsce nie czyta nic. Tak? No to jest jakiś kurczę, przerażający odsetek. No. Gdzieś robiłem research, przepraszam, jeśli pomylę liczby, tak, ale kiedyś o tym czytałem. I była taka wiadomość na temat rynku francuskiego, gdzie im wyszło, że chyba 80% Francuzów, tak, przeczytało co najmniej jedną książkę w minionym roku, co oznacza, że 20% nie przeczytało. Dla nich to była tragedia. Oni mieli narodową dyskusję, co zrobić, żeby zwiększyć czytelnictwo. Nie? Dlaczego 20% Francuzów nie czyta? No i że o Szwecji i o Skandynawach nie wspomnę, bo oni to mają już zupełnego świra na tym punkcie. Tak? Pewna bibliotekarka z innego miasta opowiadała mi, że miała jakieś tam zajęcia ze Skandynawami, gdzie rozmawiali właśnie o popularyzacji czytelnictwa i oni na przykład mają w ramach popularyzacji to robili badania, kto czyta, a kto nie. I wyszło, że największą
grupą zagrożoną nieczytaniem są młodzi chłopcy. Tak? Bo młodzi chłopcy nie czytają, w związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że jak młodzi chłopcy staną się dużymi mężczyznami, to też nie będą czytać, bo nie będą mieć tych nawyków. Tak? W związku z tym stworzyli cały program skierowany do tych chłopców nastoletnich, żeby oni zaczęli czytać. Łącznie z tym, że wszystkie programy sportowe, które były dofinansowane z gminy czy z budżetu państwa, były związane z tym, że trener, tak na przykład piłki nocznej, musiał zebrać tych chłopaków raz na miesiąc i porozmawiać z nimi o literaturze. Tak? I zapytać ich, co oni czytają, bo inaczej nie dostają pieniędzy. Tak? Więc to są jakieś takie różne, wiele działań, które jest prowadzonych tak, na świecie, a my jakoś, mam wrażenie, raz do roku się wszyscy zrywamy i narzekamy, jakie to jest złe czytelnictwo przez całą resztę rok. Niewiele się dzieje. Za chlubnym wyjątkiem bibliotek i przede wszystkim dyskusyjnych klubów książki. I telewizji. Jakiej telewizji? Czy pan sobie żartujemy? Teraz trzeba idę na serio. Przecież oglądam pana w telewizji. A nie, ale to bardzo... Okej, okay, ale to bardzo rzadko i mało ten... Znaczy, ja na telewizji akurat narzekam, tak? Bo co prawda się tam czasami pojawiam, ale jak sobie kiedyś właśnie zrobiłem takie badanie, wziąłem... Wiecie państwo, sprawdziłem, co się pokazywało w ostatnich 2 tygodniach w telewizjach śniadaniowych, czyli w tym Daniu na śniadanie, Dzień Dobry TVN, to są bardzo popularne programy, to czytają, oglądają miliony ludzi w Polsce. Okazało się, że przez 2 tygodnie tam nie było mowy o jakiejkolwiek książce. Tak? Ja nie mówię, żeby tam cały program był poświęcony książkom, nie mówię, żeby tam pół godziny było poświęcone książkom, tak? Ale jak to Dzień Dobry TVN, Pytanie na śniadanie ma chyba łącznie 3 godziny, to dlaczego tam nie ma 5-minutowego segmentu, gdzie nie wiem, kurczę, Magda Bołek, nie wiem, kto to prowadzi, nie wiem, Magda Bołek to ma, pyta Tomasza Kamela, Tomku, a co ty niedawno przeczytałeś? I Tomek mówi, że przeczytał, nie wiem, Łukasza Orbita, nic. Nic nie przeczytałem. Niech oni nawet nie muszą tego czytać, nie po prostu powie, przeczytałem Łukasza Orbitowskiego, nie, Exodus, nie? A, podobało ci się bardzo. Koniec, nie? Kończymy, ale tam po prostu telewizja kreuje generalnie w Polsce za wyjątkiem, nie wiem, ze 3 programów, tak? Tak? Taki obraz kraju, gdzie po prostu czytanie jest nieważne, bo o literaturze się nie rozmawia w żaden sposób, tak? I o książkach się nie rozmawia w żaden sposób, tak? I to ma, kurczę, jakieś ogromne konsekwencje. I też nie wiem, czy państwo, nie wiem, zwróćcie uwagę na świat polityki, tak? Kurczę, jest tak naprawdę, z tego co wiem, w tej chwili, już nie wchodząc kto lubi, a kto nie, jest jeden polityk, o którym wiadomo, że czyta książki i czyta dużo. I to jest Jarosław Kaczyński. Tak? I mniej więcej my wszyscy wiemy, co czyta Jarosław Kaczyński i co mu się podoba, a co nie. Bo on o tym co pewien czas mówi. Tak? Wtedy, kiedy premierem był Donald Tusk, który skądinąd teraz też wiemy, że sporo czyta, ale powiedział, że czyta dopiero jak został być premierem, tak? To mu doradcy radzili: Donald, broń Boże, nie pokazuj się na tyle książek, nie? Tylko na boisku i biegaj za piłką. Tak? I to po prostu pokazuje, i to się jakoś, to jest tak, ta przysłowiowa ryba głowa. No. Jeśli, kurczę, politycy nie rozmawiają o książkach, no to taki zwyczajny Polak ma wrażenie, że ta literatura jest nieważna. Literatura jest ważna, notabene, bo ja nie mówię o tym. To jest taki trochę mój konik, przepraszam, zaraz przejdziemy do ciekawszych rzeczy, ale to dokończę, żeby zakończyć ten wątek. To jest ciekawe. Ja nie mówię, nie mówię o tym czytelnictwie, tak? Tylko dlatego, że uważam, że po prostu, że to jest czytelnictwo dla samego czytelnictwa. Tak? Albo dlatego, że. Nie dlatego o tym mówię, że ja akurat żyję z pisania i o mój Boże, jak mało Polaków czyta, to ja mało zarobię pieniędzy. Bo nie o to chodzi. Dla mnie. Literatura jest w ogóle podstawą pewnej, z jednej strony, tak? Literatura tworzy język, którym rozmawiamy o świecie. Tak? I przez cały XIX wiek, zwróćcie uwagę, i potem też, rozmawialiśmy o Polsce i o tym, co się w kraju ważnego dzieje, językiem literatury. Tak? Najpierw rozmawiali o tym romantycy Mickiewicz, Płowacki, Krasiński, okej, nie pomyliłem z Krasickim. Krasiński, potem w kontrze do nich byli pozytywiści, tak? A potem cała reszta. My przez lata rozmawialiśmy i tworzyliśmy, w ogóle zastanawialiśmy się, co jest ważnego, się dzieje na świecie językiem literatury. Tak? Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, ja głęboko wierzę, że literatura jest w ogóle takim fundamentem kultury w ogóle, tak? A przez to też, że tak brzydko nazywanych przemysłów kreatywnych. Znaczy, nie będzie w Polsce dobrej telewizji, nie będzie dobrych filmów,
nie będzie dobrych nawet gier komputerowych, jak nie będzie dobrej literatury i nie będą ludzi, którzy będą rozumieli, co do niej mówi. Tak? Znaczy nie jest przypadkiem to, że ten największy polski sukces w dziedzinie gier komputerowych Wiedźmin jest oparty na prozie Andrzeja Sapkowskiego. Tam po prostu było na czym pracować i notabene scenariusz tego Wiedźmina pisali ludzie, którzy są pisarzami, między innymi Jakub Szamałek, który też miłośnikom kryminału jest, czy powinien być znany. Więc dlatego to czytelnictwo jest ważne, tak, dla mnie. Czyli nie dlatego, że czytelnictwo dla samego czytelnictwa, tylko że ono coś daje. I znowu spędziłem co najmniej 5 minut mówiąc o tym ludziom, którzy doskonale sobie z tego zdają sprawę. Ale warto rozmawiać, na pewno. Mogę się odnieść do tego, że rzeczywiście wydaje mi się, że rozszerza się czytelniczy target. To już raczej nie jest jakiegoś takiego wąskiego grona i ta literatura jednak jakby schodzi trochę do ludzi. I jak pan tu wspomniał o tych małych chłopcach i sportowcach, którzy muszą z trenerem rozmawiać, to ja sobie myślę od razu o tym, jak bardzo rozszerzył się teraz rynek literatury sportowej. I biografie, książki pisane przez agentów, skautów i tak dalej. No i to jest do kogo skierowane? Do kibiców. A kibic to raczej nie jest taki prognozowany czytelnik typowej książki. A teraz jakby zahaczę, tak? Teraz są tworzone kryminały, coraz bardziej też takie podgatunki w zasadzie kryminału, bo już nawet kryminały piłkarskie się zaczęły pojawiać. Więc to takie, wydaje mi się, że dla pisarzy to może być rozszerzanie publiczności jakiegoś targetu. Ale znaczy, ja mam tutaj wątpliwości, tak? Bo tutaj nie wiem, czy wie pani, jak to znaczy, pani wspomniała o tych kryminałach piłkarskich, to chyba czytał Nikodem Pałasz, znaczy pisał mi Nikodem Pałasz. To nawet Czubaj miał taki parapiłkarski. Czubaj miał jeden, ale był taki pan Pałasz, ja tego nie czytałem, więc nie wiem, czy to było dobre, czy nie. Pałasz się chyba nazywał, który napisał całą serię takich kryminałów piłkarskich i już nie pisze, bo się chyba nie sprzedawało po prostu. Przynajmniej takie mam wrażenie. Znaczy, problem z promocją literatury jest to, że większość działań promujących literaturę jest skierowana do ludzi, którzy czytają. Więc co najwyżej my może jesteśmy w stanie zachęcić Państwa, żeby czytać więcej. Ja się zastanawiam, ale nie mam na to dobrej odpowiedzi. Znaczy, co zrobić, żeby dotrzeć do ludzi, którzy nie czytają? Tak? Im pokazać, proszę spójrzcie, to jest książka, to jest fajny sposób na spędzanie wolnego czasu. Może spróbujecie, tak? I to nie jest nic strasznego. Znaczy, my w ogóle stworzyliśmy taki wizerunek literatury jako coś strasznie elitarnego, co absolutnie nie zniechęca. Po prostu tak. I czytelnicy też tak mają, że są tacy elitarystyczni, tak? I jak ktoś nie czyta, to o mój Boże, jesteś złym człowiekiem i nie chcesz to mieć nic wspólnego. Notabene to była najgorsza kampania, bo to trzeba wytłumaczyć. Bo chociażby ze względu na bohaterów, tak? Bo z całą moją sympatią do różnych działań w sferze publicznej pani Kazimierzy Sztuki, tak? Znaczy jak pani Kazimierza Sztuka się pojawiła na plakacie z napisem nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka, to uważam, że większość osób powiedziała OK. W ogóle się nie przejęli, absolutnie. Tak? Moim zdaniem, znaczy jak ja to obserwowałem, to moim zdaniem przez te jest jedna kampania promująca czytelnictwo, która miała sens i chyba przyniosła rezultaty. I to była kampania Czytaj dziecku przez 15 minut dziennie. Cała Polska czyta dzieciom. Wydaje mi się, że to była jedyna sens, bo ona miała takie konkretne przesłanie, obiecywała konkretne korzyści, była kierowana do rodziców, ale wykorzystywała jakby nasze rodziców podejście, że trzeba się poświęcić dla dzieci, a 15 minut to nie jest dużo. I wydaje mi się, że jakieś przyniosło chyba fajne rezultaty i tak to powinno być robione. No więc kurczę, ja się zastanawiam, jak dotrzeć do ludzi, którzy nie czytają i zachęcić do czytania. Nie wiem, ja w ramach takiej, nie wiem, działalności ludziom, używając dużych słów misyjnych, od czasu do czasu staram się, jak ktoś mnie zaprasza do szkół, tak, jeździć i spotykać się z młodymi ludźmi, starać się im opowiadać o literaturze, o książkach i pokazywać właśnie, że żadne elitarystyczne, żadne rozmowy o sztuce nie, to jest fajna rzecz do spędzenia czasu, tak? Równie fajne jak gry komputerowe, równie fajne jak Netflix, też cię będzie się dobrze bawić to czytając jakąś dobrą książkę, tak? Z taką wiadomością staram się do ludzi dotrzeć. A jakie to przynosi skutki, to pewnie niewielkie. A mogę dopytać, jak w szkołach dzieci odbierają, czy czytają książki? Bo mi się wydaje,
że tak raczej, nie wiem, jest taka faza na przykład na fantastykę wśród dzieci. Czy kryminały też czytają dzisiejsze dzieci, dzisiejsza młodzież? Znaczy zawsze się pojawia kilka dzieciaków, którzy znają moje książki i czytali. Nie wiem, czy dlatego, że wiedzieli po prostu wcześniej o spotkaniu, więc nauczycielka im kazała przeczytać, nie? Są to takie, i tak takie wybrane dzieciaki, nie? Jeszcze nie. No to jest. No dobrze, przynajmniej przeczytali, no. Więc ktoś się pojawił. Generalnie ja się spotykam na poziomie liceów, tak? Ci młodzi ludzie, część z nich czyta. Część z nich, mam wrażenie, po spotkaniu ze mną coś przeczyta. Natomiast no to jest z nimi się. Znaczy, no jest ten problem, jak dotrzeć do nastolatka, tak? I jak z nimi rozmawiać, żeby dla nich było interesujące. Tak? Bo to jest zupełnie inna rozmowa. I tutaj właśnie notabene właśnie bardzo mi Rana pomaga, tak? Bo jak przychodzę i zaczynam z nimi rozmawiać, to pada ten temat rany i zaczynamy rozmawiać o szkole. Tak? I szkoła to jest taki temat, który ich interesuje. Jak im opowiadam o pewnych rzeczach, które się dowiedziałem, pisząc właśnie tę książkę, to oni widzą zainteresowanie, kiwają głowami. Ja do tego mam jeszcze taki przywilej, że mogę im powiedzieć rzeczy, których nie mówią mi nauczyciele. Co wykorzystuję i dzięki temu jakoś zdobywam ich uwagę. To jest już zaznaczona książkę. Ilu wywiadów środowiskowych wymaga napisanie takiej książki? I jeśli to jest na przykład właśnie wejście w świat jakiś konkretny, tutaj też bardzo krytyczny, czyli tu nastolatków, no to chyba wielu. Czy to jest jakieś, nie wiem, poznawanie dużego grona, czy nie ma takiego strachu i obawy, że źle przedstawimy jakieś środowisko? No bo to jest bardzo trudne pytanie, tak? Bo. Przepraszam. Nie, dobrze. Tylko znowu będę długo mówił, ale mam nadzieję, że z sensem. O to chodzi. Ja jestem oczywiście, jak Państwo wiedzą, twórcą fikcji literackiej, tak? I w związku z tym jakby z założenia zakładamy, że jeśli książka jest fikcją literacką, to ona nie jest prawdziwa. I cała sztuka polega na tym, żeby taką fikcję napisać, żeby Państwo podczas pisania w tą książkę uwierzyli. I uwierzyli przedstawioną tą historię w czasie, kiedy się w niej zapoznajecie. I co więcej, żeby to zrobić, ta historia nie musi być wcale wiarygodna. Ja mam tutaj taki mój ulubiony przykład, jakim są akurat ze sfery filmów, filmy o Jamesie Bondzie. Czy my wszyscy sobie zdajemy sprawę, że ktoś taki jak James Bond nie istnieje, bo to w ogóle jest taka postać bez sensu. Tak? Znaczy to jest facet, który jest tajnym agentem Jej Królewskiej Mości, tak? Wszyscy wiedzą, to jest James Bond 007, jest znany na całym świecie. Wszyscy go rozpoznają, a szczególnie wszyscy złoczyńcy, tak? A pomimo tego my wierzymy, że on jest tajnym agentem, tak? I do tego to jest taki tajny agent, który jak przyjeżdża do jakiejś stolicy, tam zawsze robi rozpierduchę, tak, że to potem miasto wygląda jak Warszawa po wojnie, nie? Natomiast jak idziemy na to do kina, wchodzimy na te pół godziny, 2,5 godziny, bo tyle więcej teraz trwają filmy o Bondzie, to my w tą historię wierzymy. Dlaczego? Tak? Znaczy, bo na początku każdego Bonda, jak Państwo pamiętają, znaczy na początku jest ta scena z sterownikiem, tak? Z lufą raczej, a potem jest taki fragment, on trwa od 5 do 10 minut, właśnie gdzie James Bond robi jakąś rozróbę. Tak? Na przykład niszczy w tym najnowszym filmie Mexico City, nie? I potem jest piosenka, tak? I czemu służy ta pierwsza scena? Znaczy, to jest takie przedstawienie się twórców widzom, powiedzenie, słuchajcie, popatrzcie, tak się teraz bawimy w tym filmie. Takie są zasady, które rządzą tym światem, który my wam przez te 2,5 godziny przedstawimy. Jest James Bond, on jest niepokonany, jest świetnym agentem i tak dalej. Albo kupujecie tą historię, albo w czasie piosenki wyjdziecie z kina, bo przez resztę filmu będzie tak samo. Tak? I jeśli my kupujemy tą historię, zawieszamy tam niewiarę, to potem przez te kolejne 2,5 godziny się dobrze bawimy, oglądając kolejne przygody Jamesa Bonda. Tak więc tutaj mamy troszeczkę, w ogóle w całej literaturze kryminalnej mamy tak samo. Tak? Znaczy staramy się przedstawić Państwu pewne warunki opowiedzenia historii i tą historią Was kupić i sprawić, żebyście przez okres czytania tej książki zawiesili niewiarę. Tak?
No i teraz cała trudność polega na tym, tak, co my się Państwu próbujemy sprzedać, tak? Bo jeśli próbujemy sprzedać, nie wiem, jakąś taką, nie wiem, komedię kryminalną, to, czy opowieść właśnie o jakimś super tajnym agencie, to być może jest troszeczkę łatwiej. Ale jeśli próbujemy Państwu sprzedać książkę, o którym chcemy, żeby była odbierana jako realistyczny kryminał, tak? Czy realistyczna powieść policyjna, no to trzeba się troszeczkę bardziej postarać. Więc, tak, i być bliżej realiów, więcej wiedzieć, więcej zrobić tego researchu, tak? Więc troszeczkę tutaj pytanie, odpowiedź na to pytanie brzmi, to zależy troszeczkę od gatunku i umiejętności autora, bo niektórzy autorzy nie potrzebują żadnego wywiadu, a niektórym nawet to będzie za mało. Tak, bo można robić ileś tam. Kurczę, ja teraz nie podam Państwu konkretnego tytułu, bo sobie nie przypomnę, ale znam takie książki i dzisiaj mam na półce, gdzie widziałem, że autor robił konkretny research, bardzo się starał poznawać różne rzeczy, znał, nie wiem, policyjne procedury, ale ja w tą historię zupełnie nie wierzyłem. Tak? I zupełnie mi ona nie kupowała. Tak? A były też takie historie, gdzie widziałem, że autor coś się dowiedział, ale niedużo, ale wierzyłem w tą historię, bo ona była dobrze napisana i wciągała. Tak więc to wszystko zależy od indywidualnych umiejętności, od gatunku, od historii, którą chcemy opowiedzieć. W moim przypadku, w przypadku Rany, bo chyba do tego dążymy, tak? To znaczy ja przede wszystkim pochodzę z nauczycielskiej rodziny, tak? I też podczas spotkań autorskich spotykam się z nauczycielami, rozmawiam z nimi, więc to pewnie było kilkanaście rozmów z różnymi ludźmi. Natomiast to nie były takie rozmowy, wiecie Państwo, odnośnie książek, znaczy książki. To bardzo, ja mam jakąś taką metodę tak, że ja wpadam na pomysł na temat czego chcę napisać, jak już coś wiem. Więc tutaj było tak, że się ileś tam razy spotkałem z nauczycielami, rozmawiałem z nimi przy okazji różnych spotkań. To były czasami krótsze rozmowy, czasami dłuższe. Nagle zabrała mi się w głowie jakaś tam, wiecie Państwo, baza wiedzy i stwierdziłem, że w tym jest temat. O tym bym chciał napisać. Tak? Potem staramy się to poszerzyć na różne sposoby, już w troszeczkę taki bardziej zorganizowany sposób. I potem szedłem do pisania, tak? bo chciałem stworzyć książkę, która byłaby realistyczna właśnie. To w takim razie zapytam jeszcze, bo kryminał w ciągu ostatnich lat bardzo się zmienił. Poszedł taką stronę bardziej jakąś zaangażowaną, społeczną. Czy odczuwają pisarze taką presję, żeby właśnie jakieś głębsze tematy wejść, opowiedzieć jakąś historię, zmusić skłonić do refleksji czytelnika? Czy w zasadzie taka zwykła historia typu Hardboiled Criminal, tak? Takie rzeczy na przykład, co pisze Lee Child, błąd! Dlaczego? Lee Child pisze bardzo głębokie książki. Bardzo, no... Ja to zaraz wybronię, no, ale ale widzę, że jest dużo tutaj sympatyków, bo jak z Mariuszem Czubajem prowadziłam spotkanie, to on jest wielkim. On jest chyba największy. Mariusz Czubaj, Marta Guzowska, Marcin Świetlicki, to są tacy miłośnicy Lee Childa, miłośnicy Lee Childa, tak po prostu. Nie wiem, dlaczego to chciałem uściślić. Ja też lubię Lee Childa, tak, i też czytam. Natomiast nie zgodzę się, że to są książki, jak pani powiedziała, płytkie. Nie płytkie, to chodzi o to, że nie ma jakiejś takiej analizy głębszej, takiej, jak są te zaangażowane kryminały typu szwedzkie, tak? Dobra, na przykład. Znaczy ja powiem tak, książki Lee Childa, większość z nich są bardziej zaangażowane niż w tej chwili pewnie 80% szwedzkich kryminałów, które ja czytałem w ostatnich latach. Tak, dlaczego? Bo znaczy ja już mam troszeczkę dosyć skandynawskiego kryminału i szwedzkiego kryminału w szczególności. Dlaczego? Bo oni wszyscy kurna piszą to samo. I w taki sam sposób i właśnie się starają być mega zaangażowani. Jak biorę szwedzki kryminał, to ja wiem, o czym tam to będzie. I teraz kurczę tak, z zastrzeżeniem pewnym wiedzą Państwo, że ja mam poglądy lewicowe. Nie będę tego ukrywał, tak? Natomiast to jest ważny wstęp do tego, co powiedział. Ja wiem, co w tych książkach będzie. Tak? Ja wiem, że to będą książki o tym, że są imigranci, ci imigranci są biedni w Szwecji, chociaż niektórzy są troszeczkę źli, ale ci biedni imigranci będą musieli stykać ze złymi prawicowcami z partii jakichś szwedzkich nazistowskich, którzy ich będą męczyć. Będzie na pewno poruszana kwestia praw kobiet, tak? I tym, że kobiety mają w społeczeństwie gorzej.
i kilka innych jeszcze takich tematów związanych, które są mi generalnie drogie, bo mam poglądy takie, jakie mam. Tego nie będę ukrywał. Tak? Natomiast jak ja biorę tą książkę z Szweda, ja wiem, co tam będzie, to ja mam tego dosyć, tak? mówiąc jakoś grzecznie. Znaczy, ja mam ochotę tą książką rzucić o ścianę. Mam wrażenie dlatego, że ci biedni Szwedzi dali sobie właśnie wmówić, że muszą powiedzieć coś ważnego, muszą powiedzieć coś istotnego, i wszyscy mówią to samo, co już powiedział Larsson kilkanaście lat temu i wystarczy. Znaczy, głos Larssona, głos Mankela był wystarczająco głośno słyszany. Być może dlatego, że i Larsson, i Mankel, mam wrażenie, wierzyli w to, co piszą, a większość szwedzkich autorów teraz nie wierzy. I teraz tylko piszą to, co wypada pisać. I teraz przechodzimy do tego Lichaida, który tak, znaczy państwo, którzy nie znają Lichaida. Lichaid to jest autor serii o Jacku Richerze, tak? I Jack Richer to jest taki facet, który jest, nie wiem, on ma 1,90 m wzrostu. I grał go Tom Cruise. Grał go Tom Cruise. Ale dobrze go zagrał, bo tego lepiej to ma go on nie pasuje zupełnie do opisu literackiego, ale podobały mi się te filmy. Okej, ale mamy tego Jacka Richera, który ma 1,90 m wzrostu. Jest kwadratowy, jest byłym majorem żandarmerii wojskowej, świetnie się bije, świetnie strzela, zdobywa każdą kobietę, którą chce. Każda książka jest generalnie o czymś innym. Przepraszam, każda książka jest o czymś samym, o tym samym. Znaczy, Jack Richer przyjeżdża do jakiegoś miasteczka, zabija tam, robi tam rozpierduchę, zabija tam wszystkich złych, potem z tego miasteczka wyjeżdża. I jedzie do kolejnego. I jedzie do kolejnego, żeby robić dokładnie to samo. Tak, na to James Bond. Jack Richer. Dobra. I to wszystko jest napisane do tego, jeszcze tak powiedziałbym, tak zwanym basic English, nie? Czyli tam jest góra, on używa, nie wiem, 1200 słów góra, nie? I tyle. Okej, okay, ja uwielbiam te książki. Ja sobie się czekam na pozytywy teraz. Nie, ja kiedyś sobie zadałem pytanie samemu sobie. Dlaczego książki, które obiektywnie rzecz ujmując są takie złe, bo ten Jack Richer jest po prostu tłumaczą wręcz karykaturalną, tak, on nie ma żadnego życia wewnętrznego, po prostu przez... On ma pięści, nie ma czasu. Dlaczego książki, które obiektywnie są tak złe, są takie dobre? I dotarło do mnie, że one są takie dobre dlatego, że Lichaid w każdej książce pisze o czymś. On znajduje temat, który albo go wkurza, albo uważa za społecznie istotny, albo jest coś, czego on się boi i on o tym pisze książkę. Jak pisze książkę o tym, że wkurza go to, jak Amerykanie traktują, jak amerykańskie państwo traktuje amerykańskich weteranów i z jakimi problemami amerykańscy weterani wojenni muszą się zmagać, napisze o tym świetną książkę, jaką jest Nocną Rundą. Jak się boi z Dark Webu, to też o tym napisze książkę, tak? Jak wkurza go jakaś amerykańska hipokryzja w małym amerykańskim miasteczku, to napisze o tym. Przepraszam, tych książek jest dużo, nie pamiętam tytułów, ale tak, one są wszystkie o czymś. To naprawdę jest wbrew pozorom, tak? To jest literatura, która jest społecznie zaangażowana. I to zaangażowana szczerze, bo kurczę, w większości, nie we wszystkich, przyznam to od razu, ale w większości książek jest tak, że Lichaid pisze o czymś, co naprawdę wierzy i o problemie, który go naprawdę martwi. I jestem właśnie bardziej szczery od większości Szwedów. Już nie będę polemizować z tym, ale zahaczę o temat. Właśnie wydaje mi się, że tutaj w tym jest sens, żeby napisać dobrą literaturę popularną, to trzeba z jednej strony trzymać się tych oswojonych schematów fabularnych i tego, czego ludzie oczekują i chcą przeczytać, właśnie tak jak mamy tutaj w przypadku Lichaida, czyli mamy jakiś schemat i on jest sprawdzony, lubiany i będzie powielany, ale przy tym jeszcze mieć to ziarno oryginalności, żeby rzeczywiście była taka chęć do sięgania po kolejną lekturę, bez obawy, że przeczyta się dokładnie tę samą książkę. No i można powiedzieć, że tak, Lichaid realizuje to. No i w zasadzie tak, tutaj mamy teraz takie dwie przeciwstawne realizacje, albo cykle, albo książki z innymi bohaterami. No, próbował pan obu. Jakie są plusy, jakie minusy takiej albo takiej realizacji? Czy łatwiej jest pisać cykle, czy lepiej wymyślać nowych bohaterów? Na to nie ma dobrej odpowiedzi, bo powiedziałbym, że tak, że cykle pisać
cykle jest pisać łatwiej i trudniej równocześnie. Łatwiej o tyle, że jak się wykreuje tego bohatera jakiś taki, nie wiem, mikroświat wokół niego i ma na tej całej sytuacji pewną dynamikę, to już potem pewne rzeczy się dzieją same. Tak? Tam nie trzeba tak naprawdę dużo wymyślać. Znaczy, jak Państwo weźmiecie to, tutaj dobrym przykładem z moich książek jest właśnie piąta część cyklu o mocy, czyli Cienie, że ja właściwie nic nie musiałem, czy niewiele musiałem wymyślać, bo wszystko było wymyślone już wcześniej. Tak? Ja po prostu musiałem puścić tą, nie wiem, ustawiłem sobie ileś tam pionków na planszy i potem musiałem to puścić tą sytuację i sprawdzić, jak to się rozwinie co się, i jak to pójdzie. Tutaj nie było dużo wymyślania, tak? Natomiast jest to ryzyko dla twórcy, że kurczę, cykle mają to do siebie, że bardzo łatwo wpaść, wiecie, w te fabularne kolejny i potem pisać cały czas to samo. Tak? I tam się i się powtarzać, tak? I to się bardzo często zdarza właśnie twórcom cykli, nie? Że oni kurczę zaczynają pisać cały jedną i tą samą książkę, tak? Z tym samym bohaterem. No, oczywiście są inne śledztwa, troszeczkę inne sytuacje, ale generalnie tam nie ma żadnego rozwoju. I nic się nie zmienia. Dla mnie takim negatywnym tutaj przykładem jest Ian Rankin, czyli taki szwedzki autor kryminałów, który jest autorem powieści o Johnie Rebusie. Jak się każdą książkę weźmie osobno, to ona jest znakomita. Jak się czyta już trzecią, to wiadomo, że to jest to samo, co było w dwóch poprzednich. Jak policzali. Albo Chris Carter. Generalnie, a Chrisa Cartera nie znam, ale muszę w końcu przeczytać. Uliczajda tak, ale Uliczajda to jest wszystko kurczę wzięte. Nie, ja się zgadzam z tym. Kurczę, licząc się jakoś bronić, że to jest wszystko jeszcze dodatkowo wzięte, wie pani, w jakiś taki ironiczny nawias. Znaczy, wydaje mi się, że właśnie poprzez postać tego Jacka Reachera, który właśnie jest już tak przegięty, jest takim superbohaterem, że wiemy, że kurczę, tego nie można traktować do końca poważnie. Ale tak, coś w tym jest. Więc to jest to ryzyko, tak? Że no z kolei z nowymi książkami, tak? No to nie mamy tego ryzyka, że wpadniemy w tą kolejną, w którą już wpadliśmy, chociaż to nie do końca jest prawda. Trzeba to wszystko wymyślać od nowa, tak? Tych samych bohaterów, znaczy i nowych bohaterów, nowe historie, nowe sytuacje, a i tak człowiek, czasami jest to ryzyko, że zacznie pisać to samo, co już napisał. Więc to wszystko jest skomplikowane. No niestety, czy literatura to nie jest fizyka, to nie jest matematyka, to nie ma jasnych równań, jasnych zasad, tak? Zasad, w którą stronę ma to pójść, żeby było dobrze, tak? To wszystko wydaje... jest bardzo indywidualne, tak? I czasami złamanie jakiejś, nie wiem, nawet świętej zasady okazuje się, że przynosi świetne rezultaty. No właśnie to jest takie zagadnienie, które w ogóle jakby skłania do refleksji nad seriami, bo są takie tasiemce oczywiście, jeśli są wielbiciele... Ale plusem, to właśnie no plusem właśnie. Jest to, że czytelnicy lubią tasiemce. No właśnie, dokładnie, to dobrze. Więc bardzo często jest tak, że po prostu czytelnicy tak bardzo... Znaczy wiemy, że jak już weszliśmy, zasiadaliśmy z jakąś serią sukces, nie, no, trzeba trzaskać kolejne części z tym samym bohaterem, bo to się sprzeda, tak? I to jest... do tego się właśnie przyznawał Chris Carter. Ale on jak opisuje bohatera, ja czytam po polsku, nie po angielsku. Akurat mam dostęp do biblioteki w Polsce, więc nie kupuję książek, staram się je wypożyczać. Natomiast ja czytam i ja uwielbiam czytać serię, po prostu parę książek na raz i idę. To ja czytałam opisy bohatera identyczne jak w poprzedniej książce. To jest po prostu, to wszystko on twierdzi, że wszystkie książki można czytać oddzielnie, okej. Okay. Ale jak ktoś chce czytać je w serii, to jak może czytać dokładnie takie same opisy nawet mieszkania? Nie, on powiedział, że chyba chciał kiedyś napisać coś innego, ale mu agent powiedział, że nie, weź, puknij się w głowę, nie odniosłeś, jesteś z bohaterem, to dawaj kolejne części, nie? Dla mnie to jest takie troszeczkę, to nie jest fajne podejście. Nie uważam, znaczy ona jest nieuczciwa wobec czytelników, mam wrażenie. Bo kurczę, ja mam generalnie takie podejście do tego mojego pisania, że z całą świadomością i przekonaniem, od którego nie uciekam, że jestem autorem literatury gatunkowej i literatury rozrywkowej, tak, którą się czyta po to, żeby miło spędzić kilka godzin swojego życia,
I to nie są książki generalnie, które zmieniają czyjeś życie. Tak? To nie będą moje książki, to nie będą kamienie milowe na drodze państwa rozwoju osobistego. Tak? Natomiast mam takie właśnie przeświadczenie, że kurczę, paliko, że państwo bardzo często kupujecie po prostu te książki, wydajecie 30 parę złotych na to. Proszę mi tutaj wybaczyć, ale generalnie wychodzę z założenia, że te pieniądze zawsze można założyć. Natomiast państwo poświęcacie mi coś ważniejszego. Znaczy państwo poświęcacie mi od 5 do 10 godzin swojego życia. I tych 5 do 10 godzin swojego życia nikt wam nie odda. W związku z tym, ja zdając sobie z tego sprawę, chcę mieć takie przekonanie w mojej pracy, że w momencie, kiedy wydaję książki, jest to najlepsza książka, jaką mogłem w danym momencie napisać. Nie mówię, że te książki nie mają wad, bo to się nigdy nie da i nie o to chodzi, ale chodzi mi o to, żebym mógł powiedzieć, że tak, napisałem tą książkę, ona ma wady, ale w danej chwili nie potrafiłem tego zrobić lepiej. I to nie napisałem tej historii dla pieniędzy, czy tylko dla pieniędzy, ale napisałem dlatego, że to była historia, która nie dawała mi spokoju i chciałem się z nią z państwem podzielić. Tak, w związku z tym ja bym sobie nie pozwolił, kurczę mi od 2 lat, na każdym spotkaniu czytelnicy pytają, kiedy będzie kolejny Mrotka. I nie ma i się nawet nie pisze. Ja wiem, że to by się sprzedało i to by się sprzedało całkiem nieźle, natomiast wiem, że w tym momencie, znaczy teraz już jest inaczej, ale jeszcze nie wiem, 3 miesiące temu wiem, że gdybym chciał do pisania kolejnego Mrotki, to nie wyszłaby ta najlepsza książka w danym momencie, którą chciałbym napisać. Czy nie ma teraz w mojej głowie takiej historii o komisarzu Mrotce, o której wiedziałbym, że musiałbym się jej poświęcić. Tak? I wiedziałbym, że nie dałabym mi spokoju. Co notabene właśnie się jakby zmienia w tej chwili, tak? Bo właśnie jakieś miesiąc temu, 2 miesiące temu, po raz pierwszy od 2 lat sobie pomyślałem, że kurczę, napisałbym kolejną książkę o tym bohaterze. Jeszcze nie mam historii, którą mógłbym opisać, ale już mam chęć, żeby do niego wrócić. No więc taka jest moja jakby filozofia pisania tych książek, więc cykle są fajne, ale tylko właśnie jak się ma coś sensownego do powiedzenia, jakąś fajną historię, która nie daje mi spokoju. I właśnie notabene mam wrażenie, to jest kasus Liczajla. Znaczy on jak pisze, on pisze cały czas to samo, ale to jest cały, okay, niech to będzie to cały czas ta sama historia, ale to znaczy ta historia cały czas nie daje mu spokoju. Myślę, jak pisał ją wystarczająco ilość razy. No. Czyli taka misyjność jednak, a żeby się nie skończyło jak z Conan Doyle, że już czytelnicy po prostu z widłami przyjdą pod okno i powiedzą, chcemy Mrotkę z powrotem. Proszę napisać kolejną książkę. Tak może się stać, to jest bardzo niebezpieczny zawód. Nie sądzę, że mi to groziło, ale... Trzeba zawsze tego optymizować. Trzeba wierzyć. To jest tyle popularne, że się nie cofa. Znaczy, dla mnie trochę problem z cyklami jest, żeby znaleźć to taki złoty środek pomiędzy właśnie takim tasiemcem, a tym, co się dzieje teraz, wydaje mi się, że te serie takie, tylko że to bardziej filmowe, robią się, że chcemy coś bardziej, tak jak mamy Johna Wicka i to jest w ogóle problem wszystkich. To jest po prostu problem w większości teraz produkcji, że jest jakaś tam jakiś mały świat przedstawiony w pierwszej części, w drugiej części to już jest globalny, globalna jakaś akcja, w trzeciej to już są wszechświaty równoległe, więc no, wydaje mi się, że czytelnicy jednak lubią te oswojone miejsce i takie związane z seriami, tak? Więc taka obawa, że się pisze o tym samym. No w zasadzie czy to jest... To jest może bardziej problem twórcy, że nie możesz się realizować tak, jakby chciał. Nie, czemu? Bo chcemy stworzyć nowe światy na przykład. Ale bo jest przywiązany do cyklu, tak? Tak. Nie no, to oczywiście jest problem twórcy i ja nawet znam tam co najmniej jednego twórcę serii książkowej, który już po prostu miał dosyć, co chciał niemalże w łeb strzelać na myśl o tym, że ma napisać jeszcze 2 książki miał w kontrakcie. Właśnie, bo te kontrakty jeszcze są. Tak, ale jest poważna sprawa. To jest poważna sprawa i ja na to gwiżdżę, bo ja podpisuję tylko umowę na każdą kolejną książkę. I jak sam autorzy, którzy podpisali umowy na 5 książek w górę, to ja mam tylko na każdą kolejną i najczęściej podpisuję, kiedy już mam gotową połowę. Nie? Więc
No tak, no to są takie problemy, kurczę, literackiego świata, tak, i pisarzy. No, różnie to ludzie rozwiązują. No, są tacy, którzy są przywiązani do tych swoich bohaterów i tworzą kolejne książki o nich. Są tacy, którzy mają odwagę zrobić to, co zrobił Zygmunt Miłoszewski. Nie? Miał bohatera, z którym mógłby się iść do emerytury. Nie? Napisał 3 książki. Cześć. No tak. Więc no, to jest... Nie chcę tego oceniać. No, to każdy wybiera jakąś swoją drogę literacką. Ja jakby tą swoją filozofię, którą mam, kiedy siadam do pisania każdej kolejnej książki, to właśnie Państwu przedstawiłem. Tak? I dla mnie liczy się, bo Pani powiedziała, misyjność, tak? Bo to było chyba to słowo. Ja bym użył przede wszystkim słowa szczerość. Tak? Szczerość w relacji pomiędzy mną a czytelnikiem. Tak? Że jeśli Państwo mi coś poświęcacie, a poświęcacie mi swój czas i swoje pieniądze, to ja mam wobec Was pewne obowiązki. Tak? I moim obowiązkiem jest jakby dać się je wszystko po to, żebyście chcieli sięgnąć po kolejną książkę. Czy warsztat pisarza zmienia się, jak jest potencjał na ekranizację? Bo to już kolejna książka, która będzie ekranizowana. Tak mówię generalnie w świecie literatury współczesnej. Znaczy ogólnie, ja znam jednego autora, który mi powiedział, że on pisząc kolejną książkę już myśli o ekranizacji, więc pisze ją w taki sposób, żeby była łatwo do przeniesienia na ekran. Ja w to nie wierzę. Znaczy ja jak piszę książkę, to piszę książkę, a nie piszę książkę, która ma zostać zekranizowana. Co więcej, ja Państwu powiem, że ja wcale nie marzę o ekranizacji swoich książek w Grzegorzu. No właśnie, to jest zawsze masakra jakaś. Ponieważ... marzenia? Nie, ale znaczy... Nie, chodzi mi, że ekranizacja książek no po prostu umniejsza. Jest spłaszczanie historii, a jeszcze jak zamienia imiona bohaterów, to jest w ogóle dla mnie dramat. To już ja nie wiem, o co chodzi. Albo płeć, nie? Dobrze, więc nie, znaczy ja mam tak, ja mam takie podejście, że jak piszę książkę, to piszę książkę. Jeśli ktoś będzie chciał z tego zrobić kiedyś film i mu się do tego uda, to fajnie. Ale nigdy moim marzeniem nie jest to, żeby napisać książkę, która zostanie zekranizowana. Moim marzeniem, jak siadam do pracy, jest napisanie jak najlepszej książki, która się sprzeda, jak najlepszych, ta będzie miała dobre recenzje i się dobrze sprzeda, tak? A nie to, żeby z tego zrobić film. Więc znowu, no, to jest takie moje podejście do tego, co ja robię. Jak się ogląda zekranizowaną książkę swoją? Dziwnie. Nie, znaczy ja jestem do tej produkcji bardzo emocjonalnie przywiązany, bo jestem też współautorem scenariusza, jakby być może Państwo wiedzą. Tam napisałem połowę odcinków z 7, czyli tam chyba 4, bo 7 jest dłuższy, więc tutaj jakoś tak się podzieliliśmy po połowę pracy. I w związku z tym, jak ja no, nie odbieram, jak patrzę na ten serial, tak widziałem tyle co Państwo tak naprawdę, a nawet niektórzy widzieli chyba więcej ode mnie, bo już są 3 odcinki na playerze odcinek, a ja widziałem tylko 2. Ogląda się to jakby z takim, znaczy ja oglądam to ze stremą, zainteresowaniem, zastanawiałem się, co mógłbym zrobić lepiej, jak to lepiej napisać. I też co aktorzy i co reżyser z tym moim scenariuszem zrobił. Więc zupełnie nie odbieram tego jako widz i nie odbieram tego nawet jak twórca książkowego oryginału, tylko właśnie jak bardziej jako autor scenariusza. Ale to jest takie przypisywanie trochę historii. Jeszcze raz trochę piszemy, tylko tak, żeby, nie wiem, dało się... No właśnie jak? Żeby dało się przedstawić w pigułce historię? Jak przyrobić? Nie powiedziałbym, że to jest przepisywanie historii, tak? Bo to jest, byłoby mocno niesprawiedliwe wobec w ogóle twórców ekranizacji adaptacji książkowych. Tak? Znaczy, dla mnie to jest tworzenie nowego dzieła kultury na podstawie tego, co już było. Tak? Co zresztą nie jest niczym nowym, tak? Bo generalnie kultura, wszystkie dzieła kultury bazują na tym, co już było, odnoszą się do tego, co było, albo w kontrze, albo pewne wątki jakby reprodukując, tak? Ile widzieliśmy wariacji na temat, nie wiem, no, zrobiła Julii, tak? No, na różne sposoby, tak?
Niedawno przecież była cała seria książek, jakby współcześniony w wersji dramatu Szekspira, tak, które były niektóre mniej udane, niektóre bardziej, tak? Ale czy to było jeszcze raz powiedzenie tego samego? W pewnym względzie tak, czy Sherlock Holmes, który był przecież... No właśnie, sam Sherlock Holmes przecież był opowiedzeniem jeszcze raz historii, nie pamiętam jak się nazywał przecież bohater Edgara Allana Poe, tak? Ale jak pan jest jedną z tych, uważa się, że jedną z tych pierwszych powieści detektywistycznych, współczesnych kryminałów, to była nowelka Edgara Allana Poe, Morderstwo przy Rue Morgue, tak? Gdzie bohaterem właśnie był kurczę Sherlock Holmes, tego się inaczej nazywa, tak, nie? To samo. Tak? I nagle z 50 lat później Cannon Boy tak wziął i napisał to jeszcze raz, tak? Więc no nie do końca się zgadzam z takim bagatelizowaniem tego, że przepisywanie jeszcze raz. To jest tworzenie czegoś nowego na podstawie tego, co już było. Ale ekranizacja jednak jakby pewne oczekiwania na kolejne dzieła rzuca. Bo już czytałam recenzję, że Rana też na pewno będzie zekranizowana. No i teraz jak zekranizowana, to jak zrobić, żeby się nie kojarzyła z Belfrem na przykład? Znaczy to nie jest do mnie pytanie w ogóle, nie? Niech się z tym reżyser, nie, ja się chyba tym nie przejmuję, czy jak to zostanie jakiś reżyser do zrobienia, czy scenarzysta, nie wiadomo, kto będzie pisał scenariusz do tego, jeśli by ktośkolwiek będzie, bo co prawda sprzedaliśmy prawa, nie wiadomo, czy się z tym co dalej wydarzy, no to niech się scenarzysta z reżyserem z tym męczą, co to mnie. Ale bo to jest tak, że kurczę, jak ktoś chce, to mu się zawsze kojarzy. Przecież jak czytałem w recenzjach właśnie serialowego Żmijowiska, to było mnóstwo odniesień do tego, że to jeszcze raz Belfer jest, nie? Bo Łukasz Parkowski robił. Ale to dobrze czy źle? Bo to znowu jest takie mieszanie się, bo cały czas bazuje nie to wiem, jednak na nie czymś, wiem, tak? Nie wiem, znaczy zupełnie jakby... Mówię tylko jako przykład po prostu, że jeśli się chcesz, żeby się komuś kojarzyło, tak? I to znajdzie argument, tak? Że to już było, tak? I ktoś to już zrobił. Czy państwo może mają pytania jakieś? Śmiało? Ja bym chciał zapytać, czy według pana istnieje coś takiego jak Polska Szkoła Kryminalna? Wydaje mi się, że nie. Znaczy nie, jak sobie... Znaczy, jeśli się zastanawiam, czy jest coś takiego, co by wyróżniało polski kryminał na tle wszystkich innych książek, wszystkich innych kryminałów, być może kiedyś była, tak? Ale się skończyła. I tutaj mam na myśli skupienie się wielu autorów na retrokryminale, tak zwanym kryminale przedwojennym, to kiedyś w Polsce był przecież najpopularniejszym gatunkiem, podgatunkiem kryminału, tak? To był dalej jest Marek Krajewski, tak, ale już jeden z nielicznych, Marcin Durański, tak, i mnóstwo takich innych autorów, gorszych chyba od nich. Teraz wydaje mi się, z autorów takich znaczniejszych, którzy ciągle uprawiają ten gatunek, jest tylko Marek Krajewski i Grzegorz Kalinowski, tak, przynajmniej to są takie dwa nazwiska, które mi teraz przychodzą do głowy, a kiedyś tego było mnóstwo, tak, kiedyś się uginały księgarskie półki pod ciężarem właśnie opowieści o tym, że było jakieś miasto przed wojną, mieszkali w nim Niemcy i jest policjant, który tutaj prowadzi śledztwo, tak? Nie wiem, w Szczecinie też tak było? Mieliście jakiegoś takiego szczecińskiego autora, który pisał przed wojennym Szczecinie? Szczecin był niemiecki, więc... A, tak jak Wrocław, no! Wrocław! No tak. Więc nie wiem, na pewno było o Sopocie. O Sopocie przedwojennym, też przecież niemieckim, też tam był jakiś komisarz się włączył. W parę innych miastach tak ten. Więc kiedyś tak było. A teraz zdajemy się zastanowić, czy jest coś, co. I w ogóle ten taki zwrot w historii, tak? Bardzo był istotny w polskim kryminale, ale teraz mam wrażenie, że go coraz mniej i nie potrafię wymyślić jakiejś jednej cechy, która by jakoś mocno odróżniała polski kryminał od kryminałów, nie wiem, z angielskiego, amerykańskiego, czy nawet skandynawskiego. To się strasznie niestety skomoronizowało. Może jakieś cykle regionalne, które u nas powstają?
Nie, może, może. Nie, po prostu nie potrafię znaleźć nic takiego wyróżnika, który bym... Znaczy kiedyś, znaczy teraz już tak nie jest, tak? Znaczy kiedyś jak się brało szwedzki kryminał, to był to jest szwedzki kryminał, nie? Teraz tak naprawdę bywa, że Anglicy piszą jak Szwedzi, więc jak się bierze szwedzki kryminał, to można co najwyżej po tych Bjornach i innych ten rozpoznać, to jest Szwecja, nie? A nie na przykład Szkocja, nie? Kiedyś jak się brało też angielski kryminał czy amerykański, to też było do rozróżnienia. Teraz jakoś te wszyscy starają się przejść to samo. Takie mam wrażenie i teraz taką refleksję na bieżąco. A z polskich twórców literatury kryminalnej, których pan najbardziej ceni, jeżeli można? Czy ja bardziej niż tak ogólnie wolę mówić o konkretnych książkach, tak? Bo na tym tam. No to może z takich teraz najnowszych, to ja jestem wielkim fanem i wielkim miłośnikiem najnowszej powieści Mariusza Czubaja, czyli Około Północy. To jest taka świetna, powiedziałbym wybitna wręcz powieść o Polsce z 60., o historii też, o śledztwie, ale też, a może przede wszystkim o jazzie. Tak? I to jest najlepsza książka, jaką Mariusz napisał i faktycznie jest wybitna moim zdaniem. I trochę żałuję, że tak mało się o niej mówi. Cenię, jeśli chodzi o konkretne autorów, to Anię Kańtor. Tutaj czy powiem o konkretnej osobie, wyczytałem jej dwa kryminały na trzy i one były bardzo dobre. I ona jakoś tak znalazła swój osobny język i osobny sposób opowiadania historii. Tak? I to było tak, że... Znaczy mam wrażenie, że jakbym wziął, wie pan, książkę niepodpisaną przez autora i bez tytułu, to bym rozpoznał, czy to jest Ania Kańtor, czy nie. Z takich jeszcze co nowszych rzeczy, to podobają mi się te dwie najnowsze książki. W ogóle całe pisarstwo Kuby Szamałka mi się podoba. Znaczy on kiedyś pisał o starożytnej Grecji i Italii, tak teraz pisze o nowych technologiach i za każdym razem robi to znakomicie. Z Zygmunta Miłoszewskiego cenię. Kogo jeszcze tak mogę wymienić? Teraz mi się bardzo podobała też ostatnia książka Bartka Szczygielskiego. Z tego, co zostało wydane w tym roku. Jędrzej Pasierski z Roztopami. Co to tak na bieżąco bym miał powiedzieć, takie autorzy, którzy mi się najbardziej kojarzą w ostatnim czasie. Jakorek, anegdoty powiem, że zadałem podobne pytanie panu Kubowi Ćwiekowi, jak prowadziłem z nim. A jeszcze Kuba Ćwiek ze Świnta. I Kuba Ćwiek powiedział, słuchaj, jest taki pisarz, czytałem rękopis. Książka nazywa się Żmijowisko. Zobaczysz, to będzie hit. Musisz go zaprosić. Nie kumałem. Tak było. Ja cały czas o Kubie zapominam. Przecież Schwindel też jest czymś bardzo fajnym, osobnym i takim świeżym w tym polskim kryminale. I też Bezpański Kuby był bardzo fajną książką. Znaczy pisarze kryminałów polskich spotykają się tak w jakichś kręgach i rozmawiają o pomysłach może, albo o kooperacjach? Zlot. Znaczy, nie no, my się spotykamy regularnie przy okazji różnych festiwali kryminalnych, bo się teraz też narobiło strasznie dużo. Powiedziałbym nawet, że być może nawet za dużo. Bo ale co chwila coś pada na pomysł, że zrobi festiwal kryminału, najczęściej się jedna edycja udaje i potem kolejnej nie ma. No i więc się spotykałem przy okazji takich wyjazdów, natomiast o książkach i o pomysłach, a szczególnie o swoich książkach i swoich pomysłach, to nie rozmawiamy. Jakby taki temat tabu, nie? No, więc nie, to tam się nie wymieniamy. Była taka scena w Kaslu, jak się spotkali, jeden taki odcinek, bo nie wiem, czy państwo Kasla oglądali, właśnie, że się spotkali i rozmawiali o swoich pomysłach książkowych, tak? I się wymieniali swoim warsztatem, więc myślałam, że może tak też sytuacja, ale nie, tu widzę zazdrość o swoim pomysłu. Nie ma żadnych planów kooperacji, bo to zawsze takie fajne są, no nie mówię o zbiorach, tak? Zbiorach jakichś małych opowiadań, ale takie kooperacyjne książki to... Znaczy, nie kurzą takie pomysły, tak? Natomiast to jest troszeczkę, nawet tam właśnie rozmawiałem z dwoma autorami tak bardziej na serio. Na pewno to się wszystko zaczęło rozbijać o brak czasu, tak? Z jednej i z drugiej strony.
To na pewno trudne jest, jak na przykład Czubaj z Krajewskim, dwa różne style pisania, tak? To jest znaczy, dla mnie przede wszystkim trudność z takim pisaniem wspólnie, tak? To polega na tym, że ja bym chciał, żeby z tego wynikania, też pisania wspólnie wynikało coś więcej, niż tylko to, że się dzielimy pracą i pieniędzmi na pół. Tak? Znaczy niech to pisanie wspólne przyniesie jakąś wartość dodaną. Tak? Niech coś z tego wyniknie. Więc jakby jakiś taki mój pomysł, który miałem, już nie wchodząc w szczegóły fabuły, był tak, że siąść z innym autorem i napisać wspólną powieść, ale pisaną z dwóch punktów widzenia. Niech będzie dwóch głównych bohaterów, każda pisana z pierwszej osoby, tak? I czy opowiadamy tą historię z tych dwóch różnych perspektyw indywidualnych naszych, z naszą różną wrażliwością, tak? Więc jakby razem piszemy fabułę, wymyślamy fabułę, a potem każdy ją osobno opisuje. Tak, żeby coś z tego wynikało więcej i było ciekawsze dla czytelnika, a nie tylko to, że się ty piszesz, chodzi o pierwsze, ja tu. A tak to osobno bijemy się o nagrodę Wielkiego Kalibru. To ja mam pytanie, w zasadzie dwa. Nie zapytam o Mortkę, no bo już padła odpowiedź, ale po pierwsze... Z widłami pod oknem. Z widłami, no tak. Ale czy do wampira i zombie dołączy jakiś wilkołak albo inny potwór? Dołączę wilkołak i to mam nadzieję, że prędzej czy później, bo to jest taka historia, którą ja w końcu muszę zamknąć, żeby nie zapomnieć, jak ci bohaterowie się zachowywali, co tam się w ogóle wydarzyło. Tak? Już troszeczkę zapominam, co się w tych dwóch książkach co wydarzyło i nie daj Boże, będę musiał ją przeczytać. Całkiem przyjemna lektura. To prawda, ale tam wiem, że on zabił na końcu, troszeczkę niszczy suspens, nie? I drugie pytanie, którą książkę najbardziej pan lubi ze swoich? Bo ja na przykład mam jakieś typy najmniej lubię ramy, tak? A najbardziej coś tam innego, a pan? Tak. Które dziecko lubisz najbardziej, tak? Oj, tam lubi się na pewno typy. Nie, nie mogę się wymigać, bo w mówisku napisałem, że rodzice zawsze mówią, że kochają tak samo, a zawsze tam jedno bardziej, nie? Zaraz bym sobie zaprzeczał. No ja mam takie trzy swoje ulubione książki, tak? Z których jestem najbardziej dumny z różnych powodów. I to jest po pierwsze Farma Lalek, tak? Bo uważam, to jest taki, że podpalać pod pewnymi względami, czyli ja lubię tą książkę, cenię, to był dobry debiut, ale to jednak była trochę wprawka. Tam były pewne niezręczności, które mnie dzisiaj gryzą i wydają mi się, że kurczę, pewne rzeczy tam się nie udały, a w Farmie Lalek, kurczę, ona jest dojrzała, ona jest spójna, ona jest, cała historia jest zamknięta na tych 400 stronach, tam nie ma żadnych luźnych nitek, wszystko jest wyjaśnione, ładnie poprowadzone i zresztą dużo się nauczyłem pisząc tę książkę. Potem lubię bardzo Zombiego, tak, który wydaje mi się był taką, nie wiem, taką pierwszą książką, w której głębiej wszedłem w psychologię postaci. Tak, i co z tego wynika, i potem to poprowadziłem i chyba też wyszło coś ciekawego, a na pewno innego na tym polskim rynku kryminału. Wydaje mi się, że takie książki i mrocznej, i groteskowej, to na polskim rynku chyba ciągle jeszcze nie ma. A trzecia książka to Żmijowisko oczywiście, którą uważam za najlepszą swoją książkę jednak, bo... Uważam, że ta książka jest genialna po prostu. Tak? Znaczy, żeby była absolutna jasność, to nie znaczy, że ja jestem geniuszem. Ale ja nie mówię, że jestem geniuszem, mówię, że ta książka jest genialna. Tak, czasami się tak zdarza, że ktoś może nawet niekoniecznie bystry napisze coś genialnego i to właśnie spotkało mnie. To pika afektowanej skromności to się nazywa. To ja chciałem podziękować tylko za, może nie te szczecińskie spotkanie, ale za spotkanie w Warszawie, co Zygmunt Miłoszewski prowadzi. Po pierwsze dużo śmiechu. Nie to co tutaj. Nie, co tutaj też dużo śmiechu. To jest zamiast mutasy, nie? Nie, tutaj też dużo śmiechu. Przepraszam. Za pytanie o psa i o to, jaki on ma wpływ zły na pana twórczość, to fajne. To naprawdę było dobre. A poza tym chciałbym powiedzieć, że chyba trafił pan na kolejnego czytacza, bo byłem ze znajomym jej synem nastolatkiem, który właśnie chodzi do liceum i musiałem aż ich wyciągać z tego spotkania na spacer dalszy, bo powiedziałem to ja chcę tylko na 5 minut, musiałem ich błagać, żebyśmy weszli, a potem musiałem ich stamtąd wyciągać, bo naprawdę było zostawić, to słuchają. Mądrego to i miło słuchać. A dwóch to już szczególnie.
Więc naprawdę i za książkę też. Dziękuję. Czyli jednak ta prywata tutaj się podoba, tak? Więc, czy pisarz lubi się dzielić swoją prywatnością? No ja niespecjalnie. No właśnie, bo to tak jak pan mówił, że fajnie jest to być pisarzem, że jednak no tam hejt się zgadza, ale nie zaczepiają na ulicy. Tak. I no nie, ja się akurat swoją prywatnością niespecjalnie, niespecjalnie lubię dzielić. Bo uważam, że to jest, co ja się dzielić prywatnością, się dzielimy tak naprawdę prywatnością też innych ludzi, tak, czyli którzy uczestniczą w naszym życiu. Co najwyżej się dzielę, jak pan powiedział, prywatnością mojego psa, bo jego to i tak jest. Nie obchodzi, nie za bardzo ogarnia, co się dzieje. No w ogóle jest dziwna. Więc takich mocno autobiograficznych książek nie będzie. No mam nadzieję, że nie, bo to by znaczyło, że już brakuje mi pomysłu zupełnie i muszę ciągnąć do prawdziwego życia. A ja mam pytanie, proszę. Tak. Czy mam? Nie, koleżanka dała potencjał, żeby cię prowadzić to spotkanie, więc potrzebujesz wypowiedzieć. Nie, bo teraz sobie uświadomiłam, że albo mi się już nie ukazuje, albo pan zaprzestał zbrodni na poniedziałek. To znaczy, ukazało się teraz w październiku chyba 3 odcinki, albo 4. Natomiast ten cykl, bo to jest dla Państwa, którzy nie znają, mam oczywiście stronę facebookową i tam co tydzień wrzucałem jakiś taki, nie wiem, mini felieton na temat jakiejś interesującej z mojego punktu widzenia sprawy kryminalnej. Zacząłem to pisać dlatego, bo wydawało mi się, że zebrałem jakiś taki pakiet wiedzy, wiecie, bo po prostu, okej, piszę kryminały, więc jakby w naturalny sposób czytam o zbrodniach, czytam o przestępstwach, zbieram wiedzę, szukam jakichś pomysłów, ciekawych wątków do kolejnych książek. Wydawało mi się, że zebrałem tyle ciekawych historii, że fajnie, bo mam na ich temat coś ciekawego do powiedzenia z takich nie do końca oczywistych punktów widzenia, że mogę z tego zrobić taki cykl i jakimś niewielkim wysiłkiem coś mi fajnego z tego wyjdzie. I się okazało, że starczyło mi tych pomysłów na 4 odcinki. A potem była jeszcze ciężka robota, tak? I chyba tych odcinków łącznie powstało, powiedziałbym, że około 50 tak naprawdę. No ale nie myślał pan właśnie, żeby to zebrać w jakiś taki zbiór i takich krótkich form, czyli popłynąć trochę, jakby inspiracja była Dobra, zaraz to odpowiem na to pytanie, już skończąc to, więc się koniec końców okazało, że tak naprawdę były weekendy, kiedy spędzałem całą niedzielę na researchowanie jakiegoś materiału, po to, żeby powstał z tego dosyć krótki tekst. Udało się trafić na parę ciekawych historii. Mam pomysły na kolejne tego odcinki tego cyklu, natomiast po prostu zajmuje czas, a tego czasu mam coraz mniej, więc to będzie troszeczkę bardziej nieregularne. Natomiast odpowiadając na Pani pytanie, czy ja nie mam ochoty tego zebrać w jakiś zbiór i wydać, to co najwyżej w formie PDF-u do darmowego ściągnięcia. Ponieważ uważam, że ilość pracy, w którą to włożyłem i pewna forma właśnie, tak jak powiedziałem, luźna mini felietonu, to jest za mało, żeby brać od Państwa pieniądze za to. To jest fajnie do darmowego czytania na Facebooka, znaczy, czuję wtedy taką uczciwość, tak? Znaczy, włożyłem odpowiednią ilość pracy do tej formy, tak? Znaczy, nikogo nie oszukuję, od nikogo nie wyciągam pieniędzy, zapewniam Państwu 15 minut czegoś ciekawego do czytania, więc ta kompilacja z kilku artykułów czytam na dany temat plus jakieś moje, nie wiem, garść własnych przemyśleń, to jest wystarczająco, ale nie wiem, zebrać to i potem raczej ludzi za to pieniądze, jeszcze mi się daje. Nie, ale pomyślałam sobie, żeby taka historia była jakąś inspiracją do pana dalszej pracy, w sensie, żeby powstało z tego na przykład jakieś opowiadanie, w którym pan swoją wersję wydarzeń przedstawia i rozwiązuje tę zagadkę. No to jest czysto fikcyjnie, znaczy, to jest zawsze trudne, tak? I zawsze ryzykowne. O tyle, że wie pan, jak ja tworzę fikcję, tak, to jest fikcja i tam mogę sobie zrobić wszystko i tak dalej. A jeśli się jednak pisze o prawdziwej sprawie, to się pisze o prawdziwych sprawach, w związku z tym się pisze o prawdziwych ludziach i tutaj trzeba być cholernie ostrożnym. I też nie wiem, czy napisanie tego, o czym pani mówi, jest jakimś takim moim literackim marzeniem tak naprawdę, tak? Natomiast ja wiem, że to jest kolosalna ilość pracy. Pewnie musiałbym poświęcić kurczę rok, dwa na samo zbieranie materiałów, tak, żeby móc uczciwie powiedzieć, że tak, wszystko jakoś zbadałem, sprawdziłem. Potem jeszcze kolejny rok na napisanie książki, nie wiadomo co by z tego, jaki byłby tego efekt.
I zgubiłam puentę. Nie, bo tak, bo to jest takie do tego non-fiction teraz taki zwrot. Jest bardzo duży boom na takie historie prawdziwe. To ja przy okazji zapytam, będzie to pytanie bardziej może od mojej koleżanki, która podczas czytania Rany zastanawiała się nad tym, dlatego zapytam w jej imieniu, czy budując postać Klementyny inspirował się pan prawdziwym wydarzeniem, to znaczy, opisywanym przez Mariusza Szczygła? To znaczy, to było ten, to znaczy, i tak i nie. To znaczy, i tak, bo ja znam ten tekst i na pewno on odegrał jakąś rolę, zresztą nie tylko Mariusza Szczygła, i na pewno odegrał to jakąś rolę w pisaniu tej książki. I nie, bo tak naprawdę ten cały temat zaczął się dużo wcześniej w mojej głowie. I tak naprawdę, jeśli miałbym powiedzieć, która historia, tak jak ją śledziłem, była ważniejsza dla pisania tej książki, to powiedziałbym, że to była najważniejszą historią, którą śledziłem, którą badałem jakoś sobie literacką i która potem z echa tej książki, tej historii znajdziemy w tej książce. To jest historia Katarzyny Waśniewskiej, czyli mamy Madzi z Sosnowca. Tak? I to była taka pierwsza historia, która jakby poruszyła moją wyobraźnię. Zacząłem się zastanawiać, co się do cholery wydarzyło. Tak? I potem to jakoś się przełożyło. Natomiast na pewno nie będę tutaj, znaczy nie będę tu uciekał od tego, że tak, znam tą historię. Czytałem ten tekst, najpierw on mnie poruszył, potem poruszył z zupełnie innego powodu. Na pewno odegrał on jakąś rolę podczas powstania tej książki. To ja mam pytania. Biorąc pod uwagę, że jest pan na pewno zajęty, ale lubi pan czytać książki, tak zakładam, też to z tego zagłożeniem, jest pan czytelnikiem, to... Pytam też dlatego, że ja lubię czytać książki, ale wydaje mi się, że wszystko to, o jakim autorze słyszałam i wiedziałam, to już sięgnęłam. To jak pan, poszukuje pan nowych autorów, czy to jest na takiej zasadzie, że jak się już jest pisarzem, to wydawnictwa przychodzą i mówią, tutaj to może być coś fajnego, proszę przeczytać. No u mnie tak często jest, że wydawnictwa wysyłają mi książki z milczącym założeniem, że ja to przeczytam, ja coś potem o tym napiszę na Facebooku. Co się najczęściej nie zdarza, po prostu wysyłają mi tego codziennie, niemalże codziennie, tyle, że nie mam kiedy tego przeczytać. Tak, już robię ostrą selekcję, tak, kiedy właśnie, co mam przeczytać i kiedy. Natomiast zdarza mi się też tak, że szczególnie jak trafiam do jakiejś takiej zaprzyjaźnionej księgarni, to się zdarza, nie wiem, raz, dwa razy na rok, może czasami trzy. Kiedy podchodzę do znajomego księgarza i powiem, wybierz mi coś, czego sam bym nigdy nie wziął. I tak dostałem teraz taką książkę, Gdzie jesteś w Babazie Aldrinie, tak? Nie pamiętam autora, to jest jakiś norweski pisarz, to nie jest kryminał. To jest opowieść o facecie, który trafia na Wyspy Owcze i potem tam siedzi chyba przez 3 lata. Współczesna powieść, absolutnie, tam się nic nie dzieje. Ale to ma 600 stron, nam się nic nie dzieje i się pasjonująco czyta. Znaczy, miałem niewiarygodną przyjemność czytając tych 600 stron, gdzie się autentycznie nic nie wydarzyło. Znaczy, straciłem, przepraszam, powinienem powiedzieć na początku spoiler alert, ale dokładnie to się wydarzyło w tej książce. Przyjechał na Wyspy Owcze i generalnie tam siedział przez 3 lata. Nie? I tyle. Z Paulina z Bukbuka kiedyś dała mi taką książkę, nie pamiętam tytułu. To była literatura tak zwana obozowa, natomiast z Maroka. Bo się okazuje, że oni tam też mieli w swoim momencie pewne swoje obozy polityczne, obozy koncentracyjne. I to była powieść opisana na podstawie przeżyć właśnie więźniów politycznych z Maroka. I też była pasjonująca, bo tam bardzo dużo rolę odgrywał taki islamski mistycyzm, tak? I w ogóle religia islamska. Tak? Spojrzeć na to z tej perspektywy, tak jak ja do niego podchodzi, to było co innego. No, od czasu do czasu zdarza mi się po takiej książki sięgnąć i te też cały czas szukam takich oryginalnych kryminałów, które by mi dały do myślenia i pokazały, co można nowego, ciekawego w tym gatunku zrobić. A ja mam polecać, że na przykład jest jakiś super ekstra bestseller w Polsce, kryminał, i na przykład pan będzie myślał, nie, no przeczytam, zobaczę, jak, co tam jest w tej książce, że to się tak dobrze sprzedaje. Rzadko, bo jak patrzę na listy bestsellerów i co tam jest na pierwszych miejscach, to ja mam wrażenie, że ja wiem, co tam będzie, nie? Jak to będzie napisane. Bardziej mnie chyba interesuje, wie pani, kto jest na 7. miejscu, niż kto jest na 1. Nie?
Ona tam, tam w listach, wydaje mi się, na tym stylem miejscu są często ciekawsze rzeczy. Ja? Dobra. To ja zapytam jeszcze o takie budowanie postaci. Jak wygląda budowanie postaci generalnie? Bo to czy tutaj woli się Pan skupiać na jakimś rzeczywiście znanym obrazie właśnie z życia codziennego typu na przykład, że nie wiem, znajomi boją się Panu podpaść, żeby nie opisał ich Pan źle w swojej książce? Za mało książce. Znajomych, żeby tak ryzykować. No i na pewno nie. Ale te, bo ciekawe dla mnie są takie, takie sposoby budowania postaci, że nie tylko opisuje się ich charaktery, ale też takie przyzwyczajenia, a także przemycanie jakichś takich porad, bo na przykład jak czytałam pierwszą książkę, to było o kąpieli w aspirynie, a akurat mnie bardzo bolał kark i to zrobiło. Już o tym zapomniałem, coś takiego. Znaczy ja mam... No właśnie, bo czy to jest tak, że Jezu, to jest taki dobry sposób, muszę się podzielić z ludźmi? Nie. Ja gdzieś o tym słyszałem, tak? Natomiast, że no, na kwasy to właśnie dobre jest kąpiel w ciepłej wodzie. Dzisiaj rozpuszczałem 3-4 tabletki aspiryny, nie? I to się... Ale, czy to był przypadek? Ale to był przypadek do tego stopnia, że ja byłem wczoraj na moim treningu, gdzie... Generalnie ja staram się trenować kickboxing, ale nie jakoś bardzo zaawansowanie. Mieliśmy tam inne ćwiczenia, to znaczy ćwiczenia troszeczkę w zwarciu, co się wiązało z generalnie ćwiczeniami karku. Dążę do tego, że mnie cholernie kark dzisiaj boi. Znaczy, bo nigdy tego nie robimy i naprawdę znaczy czuję się przez cały dzień jak taka, wiecie, laleczka w samochodzie z tą wyjającą głową. Po prostu nie czuję karku, mam wrażenie, po prostu mi tak głowa lata, jak mi tylko zawieje. No i gdybym pamiętał o tym aspirynie, to sobie zrobił wczoraj taką kąpielę, bo pamiętałem, no. Nie pomaga, bo mnie bardzo bolało też karki, nie pomogło, więc Znaczy, ja, jeśli chodzi o budowanie postaci, ja mam tak, że... jak głównie te postacie jednak buduję w trakcie. To znaczy, najpierw piszę plan powieści, wiecie Państwo, punkt po punkcie, co się ma wydarzyć od początku do końca. Jak bohater ma... sprawę rozegrać, co się ma wydarzyć. Natomiast ja tych bohaterów poznaję tak naprawdę dopiero podczas pisania. To znaczy, zaczynam pisać jakąś scenę, następuje jakiś konflikt i ja widzę, jak ci bohaterowie reagują na ciebie, co robią, jak się zachowują, czy się wycofują z tego konfliktu, a może będą przeciwnie, idą na zwarcie. Tak? I tak naprawdę dopiero wtedy dopiero wtedy ich buduję, dopiero wtedy ich poznaję, dopiero wtedy dzieje się z nimi coś ciekawego. Więc to nie jest tak, że wcześniej siadam. Są niektórzy autorzy, którzy tak robią, także wcześniej siadam i mi rozpisują sobie punkt po punkcie bohater, jakie ma ciekawe, nie wiem, hobby, jakie ma cechy charakteru i tak dalej. Ja mam to, jeśli opracowałem to w głowie tak bardzo hasłowo, nie? Że jest bohater, który jest tchórzem, jest bohater, który jest odważny, jest bohater, który jest wulgarny, a dopiero potem ich jakoś rozbudowuje, ale już podczas pisania. Oczywiście nie mówię, że moja metoda jest lepsza od metody innych autorów, bo to nie o to chodzi. Po prostu co piszesz, to ma inny styl pracy. Więc jednak takie awatary typowo w literaturze popularnej, żeby były... No właśnie, a charaktery czarno-białe, ostatnio takie bardziej popularne są szare. Ale to już nie mnie pisać, bo ja wolę tych moich bohaterów nie... pod pewnymi względami nie czuję, nie? Bo kurczę, bardzo często się spotykam z tym, że z opinią czytelnika, że czytelników, że na spotkaniach autorskich oni mówią, kurczę, panie Wojtku, to Żmijowisko, ten bardzo, bardzo fajna książka, bardzo się dobrze czytało, ale tam nie ma bohatera, którego można by polubić. Nie? Kurczę, ja mam z czterech, nie? Który bardzo lubię. I wydawało mi się, że oni są w ogóle napisani tak, żeby ich lubić. Nie? A się okazuje, że nie. Więc to jest pytanie, że tak naprawdę do czytelników, czy to są charaktery czarno-białe, czy są charaktery szare. Ja to, co chcę zrobić, znaczy mnie nie interesuje, czy oni są czarno-biali, czy są szarzy, czy są brunatni, czy są czerwoni, czy wszystko jednojacy. To, co mnie interesuje, kiedy piszę, to, że ja chcę ich zrozumieć. Ja chcę wiedzieć, dlaczego oni postępują tak, jak postępują. Czy to wynika z ich kodeksu wartości, czy to wynika z tego, co oni przeżyli wcześniej. Czy może jakieś inne cechy. No, po prostu, jak widzę ich jakieś znaczące zachowanie, ważne, to ja chcę wiedzieć, z czego to wynika. To się bardzo często potem jest wyjaśnione w dalszej części powieści. A jak
jakimś świetnym, genialnym, przepraszam, żmijowisku było pisać ranę? I tak wysoko poprzeczka. No bardzo trudno. Bardzo trudno na szczęście równocześnie pisałem scenariusz do żmijowiska, więc... nie, znaczy powiem tak, ja mam... Ja lubię tą książkę, znaczy uważam, ranę? Że... Ranę, tak. Uważam, że udało mi się coś tam zrobić fajnego i ciekawego. Natomiast mam wątpliwości, czy ją powinienem napisać w ogóle. To jest o tyle ciekawe, bo... Że może nie, okay, nie tyle ciekawe. Okej, ci Państwo, którzy czytają, a czytali, a to wiedzą, natomiast ci Państwo, którzy nie czytali, to powiem, że okazało się, bo chciałem napisać, że mi zupełnie... Bez spoilerów tylko. Tak, bez spoilerów. Natomiast okazało się, bo chciałem napisać książkę o czymś zupełnie innym, chciałem napisać książkę w ogóle o szkole. Bo uważam, że szkoła jest fascynującą instytucją, gdzie się dużo ciekawych rzeczy dzieje, którą warto jakoś literacko zbadać. I na tym się chciałem skupić. A się okazało podczas pisania, że mi ta książka zupełnie skręciła i napisałem książkę o przemocy wobec dzieci. Tak? O przemocy, która ma różne oblicza, bo to nie jest tylko przemoc fizyczna, ale też psychiczna, czy też ekonomiczna. I te wszystkie tematy, wszystkie te oblicza są jakoś poruszane w ranie i pokazywane w ranie. I teraz tak, napisałem tą książkę, wydaje mi się, że to zrobiłem generalnie dobrze. Oddałem to wydawcy, wydaliśmy tą książkę i po premierze zaczęły do mnie spływać wiadomości, maile od czytelników, gdzie czytelnicy zaczęli mi opowiadać: panie Wojtku, mnie to spotkało, tak to tak, dokładnie tak to wygląda. Tak? I całkiem spora grupa osób postanowiła się ze mną podzielić swoimi historiami z dzieciństwa i swoimi traumami związane z tym, jak byli traktowani przez własnych rodziców i potem opowiadali mi, jak z tych traum musieli i jak trudno im było z tych traum wychodzić. Natomiast jakimś takim najbardziej poruszającym mailem, jaki dostałem i który będę pamiętał do końca życia, było to, że dostałem mail od czytelniczki, która mi opowiedziała, że ona jako matka nie, ale męża nie przypilnowała. I to miało takie, a takie konsekwencje. Tak? Już nie będę mówił jakie, bo to był jakiś osobisty mail. Ale znaczy nagle się dorosła kobieta, już teraz starsza, mówi, że dobrze napisałem tą książkę, może to zwróci uwagę ludzi, bo ona popełniła takie, a nie inne błędy. I to miało takie, a nie inne konsekwencje na życie jej dzieci. I teraz tak, mówię, że nie wiem, czy powinienem napisać tej książkę, bo po raz pierwszy miałem wrażenie, że kurczę, napisałem książkę, no i kurczę, tą książką tak naprawdę wsadziłem właśnie nomen omen, kurczę, z niektórym czytelnikom paluchy zabliźnione, albo nie do końca zabliźnione rany i zacząłem w tym gmerać, nie? I zastanawiam się, nie mam odpowiedzi, ale zastanawiam się nad tym, czy ja miałem do tego w ogóle prawo. Tak? I czy ta książka jest napisana w wystarczająco odpowiedzialny i wrażliwy sposób, przy poruszaniu tych tematów. Wydaje mi się, że tak. Generalnie większość czytelników, z którymi rozmawiałem, też mówi, że tak, ale ja sam nie wiem. Znaczy, po raz pierwszy w swoim życiu, tak jak Państwu mówiłem, że kurczę, jestem autorem literatury popularnej, literatury rozrywkowej, że to nie będzie milowy krok ten. Kurczę, z raną mam tak, że to jest książka, która potrafi zaboleć, a niektórych może zaboleć bardziej niż innych. I z pisaniem takiej książki po raz pierwszy odczułem, że wiąże się pewna odpowiedzialność i to mi dużo dało do myślenia. No właśnie, bo to jest ten rodzaj literatury zaangażowanej, o których rozmawialiśmy. Ale to nie ma takiej satysfakcji właśnie, że tutaj otworzyli się czytelnicy i jest to jakieś przepracowanie jednak ich problemów? Znaczy, nie powiedziałbym, że to jest satysfakcja, bo to jest, nie, znaczy to jest strach, tak? Strach związany z odpowiedzialnością za własnych czytelników. Bo właśnie to, o czym mówiłem, tak? To pytanie, czy ja miałem prawo ludziom o tym przypominać? To znaczy, jak ludzie biorą kryminał do czytania, to się spodziewają rozrywki, a nie to, że ktoś im będzie przypominał o traumatycznych przeżyciach. Jednak w takiej intymnej sytuacji, tak? W relacji z rodzicami. Tak? No i tak jak mówię, czy jeszcze nie wiem, znaczy ja sam sobie nie wyjaśniłem tego. Nie wiem, czy ja
mogłem to robić, nie mogłem tego robić, czy miałem prawo, czy nie. Jeszcze nie wiem. Pewnie trzeba muszę nabrać dystansu i potem zobaczyć, jaka to w ogóle książka zrobiła wrażenie na ludziach i co z tego wyszło koniec końców. Ale jest to coś, co to mi właśnie dało do myślenia właśnie twórcze. No jest to jedna z funkcji literatury, tak terapeutyczna po prostu, przepracowywanie pewnych tematów. Więc ja sądzę, że to jest dobry pomysł sięganie po takie trudniejsze aspekty, zwłaszcza właśnie w języku literatury popularnej, gdzie tych odbiorców będzie większe grono i rzeczywiście może to być właśnie jakieś takie wskazanie na pewne problemy społeczne, tak, o których nie zawsze się mówiło. Znaczy, trochę tak, ale ja znam takie książki, które poruszały ważne problemy społeczne. Tylko właśnie bez spłycenia, tak? Znaczy, robiły to spłycając to wszystko i tak. Po prostu autor pisał o czymś ważnym, bo ten temat akurat był wtedy modny, nie? I wychodziły książki, które mam wrażenie po prostu koniec końców bardziej szkodziły. Tak? Pamiętam, że była taka książka, już nieważne jakiego autora, o przemocy domowej, nie? Gdzie to było pokazane w sposób karykaturalny, przede wszystkim problem z tą książką polegał na tym, że niby to była książka o przemocy domowej, ale koniec końców okazywało się, że sprawca tej przemocy domowej, czyli mąż, jest strasznym, groźnym gangsterem, tak? Teraz powiem coś kontrowersyjnego, ale problem z przemocą domową nie polega na tym, że gangsterzy biją swoje żony. Problem z przemocą domową polega na tym, że faceci tacy jak ja biją swoje żony. Czyli nie, że ja biję swoje żony, ale jak idziecie ulicą, patrzycie na człowieka i nie spodziewacie się, że ktoś taki może się zachowywać przemocowo wobec własnej rodziny. To jest problem. Tak? Nie gangsterzy, lekarze, adwokaci, pisarze. Nawet ktoś słusznie powiedział niedawno, już nie pamiętam kto, że w tak zwanych rodzinach patologicznych jesteśmy bardziej wyczuleni na przemoc. Tak? Bo się spodziewamy, że ta przemoc będzie, więc łatwiej nam ją wytnąć palcem. Ale jeśli mamy rodzinę bibliotekarzy, to wolimy tak naprawdę część z nas, nie bo już powiedziałem pisarze, adwokaci, lekarze, to powiem też bibliotekarze, nie? To wolimy odwrócić, znaczy łatwiej jest odwrócić wzrok niż zwrócić uwagę komuś tak zwanej, nie wiem, klasy średniej, nie? No, więc, więc właśnie, jak poruszamy temat ważny społecznie, no to trzeba kurczę zrobić. No to odpowiedzialnie, tak? I z jakimś odczuciem, z jakąś wrażliwością i w taki sposób, żeby kurczę tak naprawdę powiedzieć zrobić to dobrze po prostu, tak? I faktycznie zwrócić uwagę na jakiś problem, a nie go spłycić i zbagatelizować. Dla mnie takim dobrym przykładem tego, o czym mówię, po pozytywnym, to jest Gniew Zygmunta Miłoszewskiego. Ja mam do tej książki bardzo dużo, jeśli chodzi o konstrukcję tej książki, bardzo dużo uwag, szczególnie jeśli chodzi o zakończenie. Natomiast nie mam wątpliwości, że Zygmunt napisał książkę o problemie, który go autentycznie wkurzał. Tak? I mówię wkurzał dlatego, że widziałem dziecko na sali. Tak? Znaczy on uważał, że to jest coś ważnego, o czym musi powiedzieć, opowiedział o tym, pokazując różne oblicza tego problemu. Tak? I dzięki temu mam wrażenie, że ta książka odniosła też taki sukces, bo pomimo tych wszystkich uwag i ewentualnych wad, ta książka była szczera. I ta szczerość, kurczę, się w literaturze po prostu opłaca. Czyli jakby mimo wszystko za. Nie, ja jestem generalnie za Gniewem. Tak, uważam, że Gniew jest właśnie bardzo pozytywnym przykładem literatury zaangażowanej, która w sposób odpowiedzialny i dobry, porusza ważny społecznie temat, a przy tym atrakcyjny czytelniczo. To trzeba próbować dalej. Czy ktoś jeszcze? Znaczy ja mam pytanie, a to takie bardziej techniczne, bo pan pisze kryminały. I zawsze wydawało mi się, że kryminały to są książki, które, nie wiem, najtrudniej napisać, bo zwykle, że się pisze, jak jest książka, to jest prowadzenie bohatera od punktu A do punktu B, a kryminały to jest prowadzenie bohatera od punktu A do punktu B, i rozrzucenie informacji na temat czegoś ważnego, co się stało. I moje pytanie jest właśnie o to rozrzucanie tych okruszków i ziarenek informacji. Jak to wybalansować, w jaki sposób pan wie, jak to wybalansować, żeby nie wyrzucić od razu za dużo tych okruszków, albo za mało, żeby sprawa nie stała się mało interesująca. To mnie zawsze najbardziej interesowało. Czy to jest dla pana naturalne, czy to jest po prostu takie, przychodzi po prostu, wie pan co od razu dać, czy po prostu pan się musi bardzo dużo zastanawiać, którą część informacji sprzedać, w którym miejscu książki?
Ja się muszę bardzo dużo teraz zastanawiać, tak? I też zastanawiać się, wie pani, jak poprowadzić czytelnika na manowce, gdzie rzucić te okruszki. Znaczy to jest trochę tak, że pani mówi o tych okruszkach, tak? Znaczy ja muszę, to jedną z metod jest tak, że okej, rozrzucam te okruszki, to prowadzę do rozwiązania sprawy, ale równocześnie rzucam czytelnika chlebem, nie? Ten chleb to jest oczywiście właśnie metafora z tego fałszywego śladu, tak? I pani się przejmuje tym, że dostała w twarz bułką, a nie zauważa pani tych okruszków, które w końcu doprowadzam do sedna. Trochę to jest taka robota, też lubię to porównać do roboty iluzjonisty, tak? Znaczy iluzjonista, wie pani, musi machać bardzo dużo jedną ręką, a to, co jest ważne, robi tą drugą. Tak? I to trochę to jest tak, więc... Znaczy tutaj to, więc z jednej strony ja dużo czytam krytycznie, tak? Jak czytam innych autorów, zastanawiam się, co oni zrobili, jak im się udało osiągnąć efekt i dlaczego, a jeśli się im nie udało, to dlaczego, tak? I tak sobie kombinuję i próbuję to robić. Sam wymyślam pewne, nie wiem, oszustwa, triki, ale też niektóre podpatruję u innych, czegoś jakoś nie będę wypierał. Więc jest to doświadczenie i bardzo dużo przemyśleń i kombinowania. Natomiast koniec końców, ja jestem przekonany, że w każdej mojej książce, i to jest zaleta, można się domyślić, kto zabił, tak, w cudzysłowie. Daje czytelnikowi tą szansę, ale też na tym polega prawdziwa trudność. Znaczy, jak kurczę napisać taki kryminał, gdzie można się domyślić, kto zabił, nie, ale jednocześnie czytelnik tego nie zrobił, nie? Bo takie wyciągnięcie, wie pani, winnego z kapelusza, to jest najłatwiejsze do zrobienia. Tak, bo najlepsza jest część wtedy, kiedy można się na końcu po prostu książki tknąć w głowę, tak, ja mogłam tego nie zauważyć. Tak. Nie, wszyscy tego czytamy w kryminale. Policja Ja też chciałem powiedzieć, się zapytać, bo u pana ta przemoc i... Znaczy przemoc, w sensie to zło i takie... Pan chyba gada, ja może już nie będę przemoc. Czy musimy już kończyć? Zapytamy ciszę na sam. Jest taki skier... Nie ma morderstwa niedoskonałego. Ale spójnie pan kończy, bo to fajnie było. Przepraszam, to chciałem powiedzieć, że to zło, że tak powiem, ta przemoc jest ukryta w ludziach i nie jest tak epatowana. Bardzo jest bardziej tak skupiona może psychologicznie albo między na relacjach międzyludzkich, a na przykład, nie wiem, no rzucę teraz pytanie, na przykład Maxa Czerwnyja, ta przemoc jest rzeczywiście strasznie krwawa. Że flaki latają, jest wszędzie dużo przemocy i tak dalej. I czy nie chciał, czy nie chciałby pan, ale co pan o tym myśli? Czy do pana trafia taki kryminał, gdzie też jest oczywiście zagadka, że szukają, ale jest pełno takiej przemocy naprawdę krwawej, takiej żywej, niż takiej ukrytej, psychologiczno-międzyludzkiej? Dobrze, ja powiem tak, ja książek Maxa nie czytałem, co teraz powiem, nie jest ich krytyką, bo ich po prostu nie znam. Natomiast do mnie taka metoda pisania kryminałów nie trafia. Dlaczego? Bo uważam, że absolutnie najłatwiejsza rzecz, jaka jest do zrobienia, tak, w kryminale, do wymyślenia, to jest wymyślenie mega brutalnej zbrodni. Znaczy, to jest, mógłbym teraz siedzieć tutaj i zacząć wymyślać z rękawa różne krwawe, brutalne opowieści, kto kogo zabił i czym, i jakie przedmioty, w jakie otwory wsadził. Nie? To jest najłatwiejsze do wymyślenia. Problem polega na tym, tak, że jak potem w sposób satysfakcjonujący tą przemoc uzasadnić. Bo kurczę, przemoc generalnie jest trudna. Tak? Znaczy, mamy w sobie jako ludzie generalnie blokadę przed używaniem przemocy, a w szczególności mamy blokadę przed zabijaniem. I zabić człowieka jest strasznie trudno, tak? A szczególnie zabić go w brutalny sposób. Znaczy, to że takich strasznie brutalnych morderstw w tym świecie zachodnim, tak? jest tak mało, to nie jest przypadek. Tak? Znaczy, to po prostu
mamy tutaj blokadę przed takimi rzeczami, więc jeśli ktoś kogoś zabija w taki brutalny sposób, to musi mieć dobre powody, musi być jakieś mocne, dobre uzasadnienie. Potem na końcu taki brutalny książę, często kogoś się czego nie ma. Ja kończę zawiedziony, tak? bo się spodziewałem nie wiadomo czego, się okazuje, że dostałem kolejnego seryjnego zabójcy z wątpliwym motywem. Więc mnie to nie interesuje, jakoś wolę książki, sam takie piszę, gdzie tej przemocy może jest mniej spektakularna, ale jest dobrze uzasadniona właśnie psychologicznie. To zadam jeszcze pytanie, które zadał pan Zygmunt Wimoszewski, czy pojawi się jakaś książka, może inna niż kryminał, może właśnie bez tej przemocy, bez tego zła u ludzi, z takimi jakimiś dobrymi bohaterami, takimi... Nie planuję, ja nie mam po prostu pomysłu. No. A jak planuje kolejną powieść? Kiedy będzie? Nie no, kolejna powieść powinna się ukazać w pierwszej połowie przyszłego roku, natomiast ciągle mam ponad połowę i ciągle nie mogę mówić o czym jest. Czy wydawca mi zabronił po prostu. Bardzo przepraszam Państwa, zabronił mi wydawca. Ale wiem, że to nie jest małpka, nie? No to już go. A marginesy? Marginesy, tak. Już nie ma żadnych pytań. Dobrze, to wydaje mi się, że w takim razie dziękujemy bardzo. Dziękujemy za przyjazd. Zapraszamy na pasztyciki następnym razem. Przyniesiemy po prostu. Będzie okazja, tak w przyszłym roku będzie nowa książka. Będą, tak, proszę bez obiadu tutaj się pojawić. Ale właśnie to pojawił dalej, bo tam był jakiś taki wątek. Nie, od razu zastrzegam, że nie mam planu, że się... Nie, bo nie mam nic przeciwko, aż generalnie ja bym chciał być wegetarianinem. Ja chciałbym być wegetarianinem, ale nigdy mi się nie udało, natomiast staram się ograniczać spożycie mięsa. Będzie pasztecik bez mięsa. Cała przyjemność pasztyczka. Z oczywicą przyjemnością. Raz jeszcze dziękuję. Państwo na pewno chcieliby podpisać książki i zamienić kilka słów po prywatnie, więc nie będę powstrzymywać. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Jestem teraz do Państwa dyspozycji jeszcze przez tyle, ile trzeba tak naprawdę. Ale proszę, bym o długopis.